Fajny ten brązowy medal, oczywiście nie... Nie często zdobywamy medale co roku, po pierwsze przeważnie w tej polskiej siatkówce jest tak, że jeden rok super, potem mamy kilka lat jakieś tam posuchy w tym roku, w tamtym roku, w tym roku jest dobrze, ale no, myślę, że cała grupa jest na tyle jest ambitna i oczekuje od siebie tyle, że w tym finale chcieliśmy być, oczywiście go wygrać, ale najpierw być w finale, a potem co by się wydarzyło, to okej, nigdy nie wiadomo, ale na pewno cieszy też się z tego, że po słabym meczu zagraliśmy teraz bardzo dobre spotkanie i mamy ten brązowy medal, no bo zawsze lepiej skończyć z ostatni mecz zwycięstwem niż z porażką. Początek pierwszego seta to jeszcze jednak trochę w waszej pamięci był ten półfinał, czy po prostu Francuzi się rzucili? Myślę, że oni też dobrze zaczęli to spotkanie, jeszcze na jakieś tam może adrenalinie trochę większej. My w ten mecz weszliśmy bardzo spokojnie i jak widać to się bardziej opłaca. Taki mecz, w którym grały dwie drużyny, które obie chciały zagrać w finale. Trudno było się wam zmotywować na taki mecz, którego nie chcieliście grać de facto? Ja myślę to, że mieliśmy jeden dzień na przetrawienie tego bagna, że tak powiem, to na pewno nam trochę to pomogło, bo gdybyśmy grali dzień po dniu, to na pewno byśmy gorzej weszli w ten mecz i gorzej zagrali to spotkanie. Aż tak ta porażka w półfinale to aż bagno? Znaczy, chodzi mi, że trzeba zjeść czasami, przełknąć żabę i właśnie to była ta żaba. Bagno może nie, no ale po prostu przetrawić porażkę, która się wydarzyła w półfinale i która przytrafiła nam się dlatego, że my słabo zagraliśmy, a nie Słowenia zagrała kapitalne spotkanie. Plan Vitala był dzisiaj taki, żeby serwować ile się da na Ngapeta i go zmęczyć, bo widziałem po dwóch setach 41 waszych serwisów, 27 przyjmował Ngapet, to jest bardzo dużo. Nie wiem, już nie pamiętam taktyki na mecz, ale mieliśmy zagrywać po prostu różne zagrywki, czy z wyskoku, albo floty, albo jakieś ustawienia są po prostu kierowane w którąś strefę, a na pewno nie było takiego tekstu, że mamy zerwać Ngapeta, żeby go zmęczyć. Tak w skali 1-10 brązowy medal, to jaka ocena za cały ten turniej dla was? Jeśli 10 to złoty medal, 9 i 8,5, 8 to srebro, no to 7, 7,5, nie wiem. Nie ma euforii, jakie jest to uczucie, które odczuwasz? Euforii nie widzimy, ale jakie jest to uczucie, które odczuwasz? I cieszę się, no bo mówię, polska siatkówka nie ma tych medali, co roku nie trzepiemy ich. Teraz jest coś innego, uważam, że ta grupa jest bardzo solidna, mocna. Niestety będą nam się pewnie przytrafiać gorsze mecze, oby nam się może przytrafiały trochę w wcześniejszych fazach niż w półfinał. No ale już tego nie mamy co płakać, już nad rozlanym mlekiem cieszmy się, bo mówię, każdy by chciał wygrać złoto, ale no jest tylko jeden złoty medal, a jest też jeszcze kilka dobrych ekip i nie wiem, no i nie grają, a my pocieszymy się dzisiaj chwilę i zaraz lecimy do Japonii. Dotarła do ciebie ta krytyka po półfinale? Tak, oczywiście, normalna rzecz, ja też nie potrzebuję żadnej krytyki od za przeproszeniem, od was. Ja wiem, jak gram w siatkówkę i że mecz półfinałowy zagrałem po prostu po ludzku słabo i tyle. I nie będę sobie, nie wiem, żyletek brał i się ciął przez ten mecz. Taki mi się mecz wydarzył i tyle. I cieszę się, że dzisiaj było już normalnie i tyle. Tego czasu na odpoczynek nie macie za dużo, bo znowu latanie, znowu mecze. Lubimy podróżować, tak, na tym turnieju, więc już chyba się przyzwyczailiśmy. No,